Petersburg, 8 lipca 2022. Mamy tutaj na ratuszu w Hamburgu Karola Wielkiego, mamy Fryderyka Barbarossy, a powinien jeszcze być tutaj na ratuszu 50. cesarz Karol VII, rządzący cesarstwem niemieckim, który uczony był właśnie Hamburg, poddany pod patronat świętego Michała Archanioła, urodzony w Brukseli, przemienienia pańskiego, 6 sierpnia 1697 roku, wnuk fundatora kościoła przemienienia pańskiego w Warszawie, cesarz 50. Karol VII. Karol VII, wnuk króla Jana III Sobieskiego. Niezwykłe było jego koronacja 12 lutego 1742 roku. Koronowany był przez swojego brata Klemensa Augusta, arcybiskupa 5 kościołów, 5 biskupstw. Również wnuka króla Sobieskiego, urodzonego w 71. rocznicę urodzin dziadka Polesku. Niezwykła koronacja wnuków Sobieskiego. Niezwykła koronacja cesarza, którego mama była koronowana w łonie matki 2 lutego 1676 roku na Wawelu. W rocznicę koronacji Otona I i świętej Adelaide. Było to w tysiąclecie synodu zwołanego przez świętego Bonifacego w 742 roku. Bóg z wami. Dlaczego to jest ważne? Oto pierwszy cesarz wygnał do Hamburga świętego papieża Benedykta V. Benedykt V urodził się w Rzymie 2 marca 1915 roku. Mamy następnych cesarzy. Ludwik Popołudny był synem cesarza Karola Wielkiego. Ten wygnany do Hamburga papież Benedykt V zmarł w Hamburgu 4 lipca 1965 roku. 4 lipca, 1000 lat potem, 1965 roku, w Częstochowie zmarł święty biskup Stanisław Czajka, dzięki któremu było wyświęconych 80 kapłanów 25 marca 1944 roku w kościele świętego Tomasza w Krakowie. Jezu, ufam Tobie. 25 marca 1992 roku przestępca, tak można dzisiaj powiedzieć, Lolek z Wadowic, który urodził się w domu Żyda Bałamuta w Wadowicach w dniu, kiedy w Rzymie poświęcono kamień węgielny pod kościół Chrystusa Króla. Właśnie ten człowiek, którego wszyscy uważali za świętego, ja również, 25 marca 1992 roku rozbił wszystkie struktury kościelne, które istniały od 1200
1943 roku. Ale przyszedł czas. Święty Michał Archaniele, broń nas w walce. Dzisiaj ksiądz Michał Woźnicki modli się w kaplicy celi na Wronieckiej. W byłym klasztorze dominikanych z 1282 roku. Ta msza trydencka obejmuje również i nas. Tutaj w Hamburgu, w mieście wygnania i śmierci świętego papieża Benedykta V. Jak również w mieście świętych i Hermana Cohena. I Boża opatrzność nas tutaj wysłała. Boże, Ojcze nasz, święty Michał Archaniele. Herbie, w Brukseli jesteś. Pierwsza wzmianka o Brukseli jest 8 maja 1936 roku. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas.